Witajcie. Nie wiem, czy to zidentyfikowany nabór juicerów, czy to może ostatnie ocieplenie, ale praktycznie od 3 tygodni nie ma dnia na Messengerze, czy na mailu nie dostałem wiadomości, ktoś próbował się ze mną skontaktować z pytaniami na temat współpracy z Lime. Więc aby nie odpowiadać dalej każdemu z osobna, stwierdziłem, że przysiądę i przygotuję taki mały FAQ, czyli zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Ale zacznijmy od początku. Skąd nazwa Lime? Prawdę mówiąc, to nie wiem, no ale współpracując już od chyba z 20 lat z wieloma korporacjami, startupami, mam pewne przypuszczenie na ten temat. Lime to tak naprawdę Neutron Holdings Inc., ale w dzisiejszych czasach firma to jedno, a marka to drugie. Tworząc tego typu przedsięwzięcia, od razu buduje się też całą ideologię, otoczkę, kulturę korporacyjną, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, aby było modnie, trendy, młodzieżowo, jazzy. Tak, same hulajnogi, tudzież rowery, to limonki, czyli lime. Osoba, która dokonuje zbioru harvest lime juicer. No i tu brakuje dobrego polskiego określenia, ale dosłownie byłoby to sokownik, sokowirówka. Ich ładowanie to juicing, z tym, że juicing tutaj można rozumieć dwojako. To jest, może to być zrozumiane zarówno jako dojenie, czyli wyciskanie z nich dla nas gotówki, jak też nasycanie je sokiem, czyli w tym przypadku energią elektryczną. No idąc dalej tą ideologią, hulajnogi po naładowaniu odstawia się, co z angielskiego serve w najnowszej wersji polskiej aplikacji przetłumaczono jako rozstaw, chociaż wcześniej, jak pamiętam, to było podaj, no i w takim sensie, jak się na przykład podaje komuś drinka, a więc odstawia się w wyznaczonych lime hobach, które pierwotnie też się trochę inaczej nazywały, a mianowicie groves, czyli gaje, zagajniki. No ale dlaczego limonka? No jak widać powyżej, dla całej tej ideologii potrzebny jest jakiś soczysty owoc, na co się lepiej kojarzy z soczystością niż owoce cytrusowe. No więc dlaczego nie na przykład pomarańcza? No i tutaj jest oczywiste, mamy już na rynku jednego wielkiego giganta telekomunikacyjnego, czyli firmę Orange, więc to odpada. A nie, dlaczego nie cytryna? Jak ktoś lepiej zna angielski, to zapewne spotkał się z określeniem Hibora Lemon, co generalnie oznacza zakup jakiegoś przedmiotu, a w szczególności zakup pojazdu z jakąś bardzo istotną wadą ukrytą. No i tak patrząc na usterkowość Citroenów, jakie posiadałem, trochę się zastanawiam, czy nie mieli nic wspólnego z genezą tego określenia. No, oczywiste jest, że Neutron Holdings nie chciałoby takich skojarzeń. No i tak wymyślono chyba Lime. A przynajmniej taka jest moja teoria. A ktoś ma lepszą, to zapraszam. A wracając do cytryny i samochodów, widzę, że niektórzy się nie przejmują takimi pierdołami. No jak na przykład pewien serwis Sabu z Warszawy, który nazwał swoją firmę dosłownie Lemon Car. A więc chcę zostać niezależnym kontrahentem do spraw ładowania hulajnog. Kliknąłeś stosowny link, zaczynasz wypełniać formularz, no i zaczynają się pierwsze schody. Czytając umowę, można odnieść wrażenie, i to słuszne, że Lime operuje w modelu business to business, czyli prosi formularzu o podanie nazwy firmy, oczekuje, że za wykonaną dla nich usługę otrzyma stosowną fakturę od drugiego podmiotu gospodarczego. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli już się posiada taką firmę. Co najwyżej konieczne będzie rozszerzenie zakresu działalności o stosowny kod PKD. Ale co zrobić, chcąc ładować hulajnogi jako osoba indywidualna bez działalności? No i tutaj z pomocą przychodzą firmy pośredniczące, tak podobnie jak w przypadku Ubera. To jest firma, która wystawi Lime'owi stosowną fakturę, a z nami zawsze umowę zlecenie, potrącając sobie oczywiście z tego stosowną prowizję, no i także ZUS i podatek dochodowy. Na ten moment właściwie są dwie firmy na rynku, ale biorąc pod uwagę, że ta pierwsza jest, że tak powiem, mało responsywna, no to możemy brać pod uwagę tylko tą drugą, a jest to juicepartner.pl. A więc czy warto korzystać z pośrednika, czy lepiej założyć własną działalność gospodarczą? Powiem krótko. Pośrednik.
jeżeli jeszcze nie macie działalności i mielibyście ją specjalnie zakładać tylko na potrzeby współpracy z Lime, choć też nie pracując gdzieś na etacie, to sam ZUS czyni to przedsięwzięcie całkowicie nieopłacalnym. Dlaczego? ZUS to około 1300 zł miesięcznie. No ktoś tu pewnie skomentuje, że oczywiście jest tak zwany mały ZUS dla nowych firm, no ale niech od razu napiszę, jakie są wymogi i zawiłości, żeby z niego skorzystać. A i tak nadal pozostaje do zapłacenia całkiem sporo, bo obniżeniu ulegają jedynie częściowo składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne pozostaje na poziomie 343 zł z groszami. Więc jak weźmiemy powyższą kwotę ZUS, podzielimy przez aktualną stawkę 12 zł od hulajnogi, daje to nam równowartość naładowania 108 hulajnog. A biorąc pod uwagę limity w ilości, jakie możemy ładować, o czym za chwilę Wam też powiem, będzie to 1/3 Waszego miesięcznego zarobku przed opodatkowaniem. Tutaj krótka odpowiedź dla tych, którzy mają działalność i mogą wystawiać faktury, bo najczęstsze pytanie było, na kogo fakturować. A więc jest to Lime Technology, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Tytusa Chałubińskiego 8, 00613 Warszawa, NIP 70108182837. Natomiast co do samego dokumentu faktury, wysyłamy ją na juicerlimebike.com. Natomiast drugie pytanie o PKD. Niestety w Lime nie potrafili odpowiedzieć i sugerowali skontaktować się z doradcą podatkowym. No ja sugeruję dokładnie to samo. Niemniej jednak, w przypadku większości juicerów, z jakimi rozmawiałem, twierdzą, że rozszerzyli o PKD 9609Z, czyli pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, czyli grupa obejmująca wróżki, wróżbitów, agencje towarzyskie, itp., ale też usługi czyści butów, portierów i tu najważniejsze, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów i tego typu. Oczywiście Wasz Urząd Skarbowy może mieć całkiem inną interpretację na temat wybranej przez Was klasyfikacji działalności, gdzie w szczególności może też stwierdzić, że usługa ta powinna być opodatkowana podatkiem VAT. No i już problem gotowy. A więc kolejny istotny argument przemawiający za tym, aby jednak skorzystać z pośrednictwa partnera. Już ich ryzyko i problem, jak rozliczać się z Lime. No i na koniec chyba najważniejsze pytanie. Ile można zarobić? Tutaj dla przykładu podam, ile można zarobić właśnie korzystając z takiego partnera. No i jak wspominałem wcześniej, jest kwestia limitów. Jak sobie spojrzycie w aplikację, no, nie spojrzycie, jak jeszcze nie jesteście juicerem, ale generalnie jak jesteście, to w lewym górnym rogu pojawia się coś takiego jak cap, czyli maksymalna ilość hulajnóg, jaką można zebrać na dobę. No i w przypadku początkujących juicerów to jest z reguły 12, no bo prawdę mówiąc, nawet ciężko fizycznie jest w te 2 godziny rozstawić więcej niż 12, jeżeli nie jesteśmy już lepiej zorganizowani, nie mamy busa czy tam pomocnika, więc mamy te 12 hulajnóg. No i obecnie, jak zaraz zobaczycie na załączonym screenshocie, stawka od hulajnogi jest 12 zł, czyli przyjmijmy sobie, że pracujemy te 7 dni w tygodniu. Ja sobie odpalę kalkulator. 12 hulajnog razy 12 zł, to mamy 144 zł i razy 30 dni w miesiącu mamy 4320 zł. No więc ile to będzie na rękę? No jeszcze odejmijmy od tego 45 zł, bo tyle wynosi prowizja partnera za rozliczenie. No i tutaj można się rozliczać tak często, jak się chce. I od każdego rozliczenia kasuje nas 45 zł. Także polecam rozliczać się po prostu miesięcznie. No niestety nie da się rozliczać rzadziej. Pewnie właśnie ze względów podatkowych. No ale biorąc pod uwagę, że tu mamy te 45 zł, 4275 zł wychodzi nam przed podatkiem. I zobaczmy jakiś kalkulator wynagrodzeń.
Brutto netto dla umowy zlecenia. Więc te 4275 zł na umowę zlecenie to będzie jakieś 3600 zł na rękę. Czy to się opłaca, czy nie, to nie mnie decydować, bo to wy będziecie pracować. No i oczywiście weźcie pod uwagę, że kalkulacja, którą to przedstawiłem, to jest praca 7 dni w tygodniu. No, prawdę mówiąc, tam 2-3 godziny na dobę, no ale jednak nie macie żadnego wolnego. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Także z faka to właściwie będą na ten moment wszystkie pytania. Jakbyście mieli jakieś inne, to wrzućcie je tutaj poniżej w komentarzu. A ja was, zabiorę was jeszcze na małą wycieczkę. No i na koniec jeszcze jako mały bonus podjadę, pokażę wam miejsce, gdzie jest siedziba, właściwie nie siedziba, tylko magazyn Lima, gdzie się odbywają spotkania, tak zwane onboardingi dla nowych juicerów. No i też gdzie się zrzuca hulajnogi, czyli te, które są zaznaczone na mapie na czerwono, które nie trzeba ładować, tylko za te 9 zł można zebrać i po prostu odstawić w całym magazynie. Tak, tylko przyłączę na drugą kamerę, żebyście lepiej widzieli drogę. Ci, co znają Wrocław, pewnie łatwo się odnajdą. Ci, co nie, no to właściwie ta wiedza wam do niczego nie jest potrzebna. Myślę, że warto, żeby ktoś tutaj rzucił też informacje o magazynach w Warszawie, w Poznaniu, gdzie się znajdują. Najlepiej w postaci linka do Google Maps, bo niestety na stronie Lima próżno szukać tej informacji. A myślę, że dla niektórych jest to ważna informacja pod kątem oceny opłacalności całego tego biznesu. Tak, przyłączam. Ci, co znają Wrocław, właśnie jedziemy ulicą Szczegomską. Tutaj odbicie na wiadukt, na Robotniczą. Jedziemy sobie tutaj spokojnie prawą stroną. Jak ktoś pamięta, to tereny byłego Pafa Wagu, potem Adtrans, Bombardier. Zmieniało to ręce wiele razy. Teraz jakieś szkoły tutaj są. No i Lime znajduje się w jednym z tych budynków właśnie tutaj na tym terenie. Ale tu jeszcze kawałek mamy. Puśćmy piechurów. Co dzień popołudniowe korki i proszę bardzo, skręcamy w prawą stronę przez bramę, a właściwie już brak bramy, kiedyś cały teren tutaj był zagrodzony. Nie wiem, czy w Google Maps jest konkretny budynek zaznaczony. Ja jak byłem na spotkaniu onboardingowym w nocy, miałem delikatny problem, żeby znaleźć to właściwe miejsce. O, tylko tutaj jakieś torowisko. Także mijamy tutaj pierwszy budynek po lewej stronie. I Lime jest dokładnie tutaj za tym szlabanem. Jak widać, to nic nie widać, żadnej tabliczki, nic z tych rzeczy. Tutaj z przodu jest budynek biurowy, natomiast nie wiem, odepnę może kamerę. Magazyn znajduje się tam w tym ceglanym budynku z tyłu. Także tam odstawiacie hulajnogi, tam też się odbywają spotkania. Ale może wycofamy. We Wrocławiu jest to w miarę przyjemne, bo jest w centrum miasta. Dla mnie to jest po drodze i z pracy, i do pracy. Także nie ma najmniejszego problemu, żeby tutaj zajrzeć. Natomiast nie wiem, jak to jest w Warszawie czy w Poznaniu. Więc jakbyście byli tak mili i znali lokalizację, to możecie wrzucić tutaj w komentarzu link do Google Maps. Będzie to bardzo mile widziane. Prawdę mówiąc, na stronie Lima próżno szukać takich informacji, a myślę, że wszystkim to się przyda. No i pozwoli wam ocenić, czy warto się angażować i bawić się w lime juicing. Podążamy na wschód. Jak widzicie, nasz piękny most zwierzyniecki.
No i tradycyjny już popołudniowy korek. Rusza się, rusza się. Także mam nadzieję, że Wam się spodobał ten krótki FAQ. Jakbyście mieli jakiekolwiek inne pytania, to wrzucajcie w komentarzu poniżej. Jakbyście też mieli sami własne informacje, w szczególności na przykład na temat lokalizacji tych punktów, czy raczej magazynów w Warszawie i w Poznaniu, to też prosiłbym o wrzucenie poniżej. Z tego co słyszałem, to być może Kraków też jest w niedalekich planach. Jakby ktoś wiedział coś więcej na ten temat, to też proszę o komentarz. No i tradycyjnie już subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.